Wszystkie miody miejskie to miody wielokwiatowe. Tak jest też tutaj w Opolu, na dachu Centrum Usług Publicznych, pszczoły krainki. Myślę, że spisały się na medal i zdały śpiewający ten egzamin z pierwszego miodobrania. No, zachwytom nad miodem nie ma końca. Słyszymy, ach, jaki dobry i że nie smakuje tak jak ze sklepu. Faktycznie miód prosto z plastra wyróżnia się takim bogactwem aromatów i smaków. Dlatego cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy wspólnie z mieszkańcami Opola i z władzami Opola degustować efekt pracy pszczół krainek z uli z recyklingu. Na dachu Centrum Usług Publicznych mamy pszczoły krainki, które odznaczają się wyjątkową łagodnością, natomiast zachowaliśmy tutaj wszystkie środki bezpieczeństwa. Natomiast przywieźliśmy ze sobą ul demonstracyjny, gdzie można przez szklaną szybę zobaczyć pszczoły z bliska, przyjrzeć się, jak się porozumiewają, jak tańczą, spróbować odnaleźć matkę pszczelą z białym opalitkiem. Dzisiaj zaprosiliśmy mieszkańców miasta Opola na miodobranie. To już drugie miodobranie. Teraz to już takie w pełnym wydaniu. Pszczoły się zadomowiły, przezimowały, mają się dobrze. Liczymy na duży zbiór miodu. Zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Zaprosiliśmy także przedszkolaki i będziemy wspólnie pozyskiwać miód z naszej opolskiej pasieki w sercu miasta. Nie liczyliśmy, ile miast podejmuje tego typu działania. Staramy się patrzeć na nasze możliwości, a to się fantastycznie wpisuje i chociażby w ten teren, który udało się zagospodarować się w takim miejscu. CUP, faktycznie, tak jak pan redaktor podkreślił, nowe miejsce, nowoczesne, ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby edukować, że nawet takie miejsce może być wykorzystywane właśnie na takie proekologiczne działania. Pasieka również taka ekologiczna, ona, myślę, że buduje też jakby wyobrażenie, że pewne podzespoły, urządzenia, które się zepsuły, można wykorzystywać w innym celu. To jest właśnie ten przykład, z czego są zbudowane te ule. Rok temu zamieszkały tutaj pszczoły, utworzyliśmy pasiekę. No i rozpoczęła się praca pszczół, czego efektem był miód. Dzisiaj drugie miodobranie, pierwsze pod koniec lata zeszłego roku. Wówczas to zawsze podchodzi się z takimi dużymi emocjami do takich działań z tego tytułu, zwłaszcza pierwszym razem, bo po pierwsze poznaje się smak, po drugie miód idzie do badania. Okazuje się, że miód posiada fantastyczne walory, jeżeli chodzi w ogóle o ten skład, który zawiera w sobie. Został klasyfikowany jako miód wielokwiatowy i co najważniejsze, nie zawiera w sobie żadnych zanieczyszczeń. Bo zanim utworzyliśmy tą pasiekę, oczywiście też wsłuchiwaliśmy się w różne głosy. Czasami pojawiały się głosy troski, czy to na pewno dobre miejsce, że w centrum, że tutaj tory, że generalnie to jest złe miejsce. Natomiast pszczoły sobie fantastycznie radzą. Dostałem też dzisiaj takie pytanie, czy będziemy ten miód w jakiś sposób sprzedawać, czy będzie pojawić się w sklepie. To nie jest jakby nasz cel, żeby w taki sposób dystrybuować ten miód. Przede wszystkim on posiada pewną swoją taką markę promocyjną miasta Opola, pewnych działań, które realizujemy w Opolu. Zwracamy uwagę na ekologię i nie boimy się odważnych działań, takie chociażby jak to, czyli utworzenie pasieki na dachu CUP-u. Jak będzie się to wszystko dobrze sprawdzało, będziemy szukać kolejnych lokalizacji, tym bardziej, że to jest działanie, które wcale dużo nie kosztuje.